Siemaneczko z powrotem w drugiej części spoglądania, jak będzie wyglądał Farming 19. I jak teraz widzicie, tutaj mamy wybór bohatera, czyli w ogóle widzicie, można go dostosować o wiele bardziej. Tutaj jak widzę, jest trochę pozmieniane. W ogóle patrzcie, jest dużo, dużo zmian, jak widzę w ogóle. Na serio, dużo się zmieniło. Jak teraz widzicie, tutaj kilkanaście zmianek mamy, tylko wiadomo, jeszcze nie wyszedł Farming, czyli nie możemy go przetestować w ten sposób, sobie pograć. Jedyny minus tego wszystkiego na tą chwilę. Ale tak, patrzcie, okulary można było mu założyć, czapeczkę, zmienić ciuchy czy coś. Dobra. Tak w ogóle wygląda teraz, jak zobaczycie, widzicie tutaj teraz menu tych pojazdów, jak widzicie. Nawet spoko. I patrzcie, to jest podobne do 17, ale nie jest identyczne, czyli jest zmienione. I patrzcie, tak wygląda zakup. Wzięliśmy tam wtedy był kliknięty John Deere. A teraz mamy kilkanaście opcji do wyboru i to mi się bardzo podoba pod tym pozorem, że patrzcie, jak będziemy chcieli zmienić koła, to nam się pokaże, jak to będzie wyglądać, czy szerokie koła, czy cokolwiek, a nie, że jak to powiedzieć, nie pokazuje nam po prostu tego, czy kupujemy na ślepo, można powiedzieć, że kupujemy na ślepo, o. Bo inaczej tego ująć chyba się nie da, mówiąc, ale tak na serio, patrzcie, można tutaj wszystko ogarnąć, fajnie to wygląda, jest. I w ogóle teraz właśnie, chwastowniki mają do czegoś użycie, a nie nawoziły pole w 17, bo jak widzimy, chwasty znikają po przejechaniu po nich. Tylko jak widać, chyba to będzie na pierwszych etapach wiadomo, że chwastownikiem trzeba będzie przejechać. Zgaduję, że to jest pierwszy lub drugi, najpewniej pierwszy rozwój buraka. Dobra. Teraz tutaj zaprezentuję wam, w ogóle wiecie o tym, że konie zostały dodane, zapewne wiecie, tak przynajmniej sądzę, jeżeli nie, to możecie napisać to w komentarzu. I co, patrzcie, budujemy w ogóle też gospodarstwa podobno, no tutaj widzicie teraz wybieg dla koni. Można zbudować sobie, później te konie kupić tutaj, co zobaczycie za pewien czas, jak zostanie postawiony ten obiekt, żeby tutaj konie zakupić. I co takie, no, bardzo dziwne jak dla mnie, można na tych koniach jeździć. No, rozumiem, to jest farming, ale można na koniach jeździć. Animacje są bardzo dobrze dorobione, jak na moje zdanie, jak na tą chwilę, na wersję preview versions, to jest naprawdę spoko. I patrzcie, tak wygląda w ogóle ten obiekcik. No, tutaj widać woda, tam karma, coś takiego. I ciekawi mnie tylko jedna rzecz, bo jeżeli konie by się hodowało, czy one coś będą dawać, bo na mięso by je sprzedawać, czy co, kurde, bo tutaj moim zdaniem trochę to mogliby z jednej strony, jak konie dodają, dodać jakieś maszyny, wiecie o co mi chyba chodzi, jak było stare rolnictwo, dopiąć jakąś maszynę do konia, pług jednoskibowy, czy coś takiego, nie wiem, takie rozmaicenie gry można powiedzieć, jeżeli chcecie zaczynać od takich bardzo biednych fundamentów. W ogóle w sklepach, jak widać, jeszcze nie mają wszystkie budynki obrazków, wiadomo, bo to jest jeszcze nieskończona wersja gry, to jest pewne, że nie będą miały. I co? Dobra, trzeba tutaj zaraz będzie zakup, zgaduję tak przynajmniej, bo tutaj teraz patrzcie, jest trochę kupywanych, jest tych koni, kurde, znaczy skinów ich, jak widzicie wygląd. No to mi się bardzo podoba, że nie jest tylko jeden koni, patrzcie, kilka koni naraz kupujemy, wszystko jest ok, ładnie to wygląda. Czy na przykład, patrzcie, tak wychodzi animacja tych koni, normalnie animacja, widzicie? Koń normalnie się porusza nogami, wszystko, ogon się rusza, głowa spogląda, pochyla się, o teraz trochę zbugował się ten czarny, jak widzicie, czy tam przed nim ten koń. No, da się to, można powiedzieć, przeżyć, że tak tylko tutaj na tym wybiegu, bo tak to, serio, te konie są spoczko, fajnie się nimi, moim zdaniem, na nich będzie chyba jeździć, jak przynajmniej sądzę. Tylko jedynie do tej pory nie rozumiem jednego kontekstu, bo z jednej strony, po co konie do jeżdżenia w grze, jak będzie można tylko poruszyć się jedynie po mapie, a co więcej oprócz tego z tymi koniami, patrzcie, hop, skacze, fajnie tego. No serio, konie ogarnęli, jak na moje zdanie, patrzcie, w ogóle, jeżeli teraz to widać, wiem, tylko jakoś tu nagrania nie jest za ładna, możecie tam się przyjrzyjcie, że koniak biegnie tą trawę, znaczy trawę, to pole w ogóle porusza, widzicie, jeżeli to widzicie, to możecie pisać w komentarzach, bo ja to widzę. Tylko jedynie wiem, nie jest jakoś filmu bardzo doskonała, bo no innej nie znalazłem, mówiąc w skrócie. I no, konik spoczko, fajnie, patrzcie, w ogóle te animacje, tak jak mówiłem, to są naprawdę w bardzo dobrym stanie zrobione, tylko jeszcze tak greniek zrobią w bardzo dobrym stanie, będzie wszystko ok, fajnie i będzie fajnie.
i będzie można się rozegrać. Przejdźmy w ogóle też do rozrzucania nawozu, bo jest w ogóle, jak wiecie, tekstury teraz na polu rozłożonego nawozu są, znaczy rozrzucanego, no, ale są teksturki, co jest bardzo w tym moim zdaniu bardzo fajne, bo przedtem była taka plama wody, jak pamiętacie, można powiedzieć, trochę mokre. Ale jak co sądzicie, nie przesadzili z tą bielą? Bo trochę to dziwnie wygląda, takie pole białe całe? No bo jak nawóz, widzicie, rozrzuca, to pole się robi całe białe. Moim zdaniem trochę przesadzone. Jakby trochę tą teksturę bardziej rozrzedzili, że mniej tego by było, to by było lepiej. I tak w ogóle widzicie, wygląda kombajn do drzew ścinania. I co? Tylko właśnie na screenie miał gąsienice chyba, jak dobrze pamiętam, te takie niebieskie, to były gąski założone na koła. Ulepszyć. Tutaj tego widzę, że nie ma, czyli to będziemy mogli chyba zdejmować, zakładać w warsztacie, zgaduję, lub przy zakupie. A w ogóle ciekawi mnie też, czy warsztat będzie, to jest pytanie. Zapewne będzie, bo był w 17, to w 19 chyba go nie zabraknie, tak przynajmniej sądzę, żeby maszyna, było maszyny ulepszyć, bo przecież trzeba będzie je naprawiać.